Już wszyscy są? Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu 23. kolejki pomiędzy Widzewem Łódź a Omegą Kleszczów. Jest z nami trener drużyny gości Marcin Zimoch i trener drużyny gospodarzy Marcin Puska. Trenerze, poprosiłbym, na porządek poprosiłbym trenera gości o komentarz do meczu. Znaczy, przede wszystkim chciałem podziękować swoim zawodnikom, że podjęli walkę. Strzelona szybko bramka jakby zmusiła tutaj nas do cofnięcia się. Wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie wyglądał. Wiedzieliśmy, że Widzew musi zdobyć te 3 punkty, że będą chcieli kontrolować grę. Tak jak mówię, szybko strzeliliśmy bramkę, gdzieś zbyt bardzo się cofnęliśmy do tyłu. Widzew napierał cały czas. Po przerwie myślałem, że troszeczkę inaczej to wyjdzie. No niestety straciliśmy 2 bramki, chociaż w końcówce 2 sytuacje, z których mogliśmy jeszcze pokusić się o bramkę, strzał w poprzeczkę i bodajże chyba z rzutu rożnego. Tyle na ten temat. Szkoda tylko, że nie mamy żadnych punktów. Dziękuję. Trenerze, poproszę o komentarz. No na pewno nie było to dla nas łatwe spotkanie, ponieważ już w 3 minucie dostaliśmy bramkę na 1-0, co nieco ustawiło to spotkanie. My chcieliśmy dominować, tworzyć sytuację i w pierwszej połowie stworzyliśmy ich bardzo dużo. Szkoda, że nic nie wpadło. Na drugą połowę wyszliśmy z założeniem, że dalej konsekwentnie gramy swoje, próbujemy budować ataki z jednej i z drugiej strony. I w końcu wpadło. No, trzeba przyznać, tutaj Omega bardzo umiejętnie się broniła i postawiła nam twarde warunki, tak? Warunki atmosferyczne też bardzo ciężkie, nie sprzyjały, trochę takiej walki wręcz można powiedzieć w środku pola, ale dla nas najważniejsze są 3 punkty, tak jak w każdym meczu. Dotychczas wygraliśmy 4 mecze, wszystkie u siebie, mamy 12 punktów i z optymizmem patrzymy na kolejne spotkania. Dziękuję. Teraz zapraszam do zadawania pytań. Ja czekam. Nie, ale ten optymizm nie jest trochę przesadzony, no skoro cały czas atak Widzewa nie istnieje, no w tym meczu z całą pewnością nie istniał. Ataku nie było, napastników nie było, no bo Bondara i zmiennik Kowalczyk to już nieporozumienie kompletne. No też wynikało to z tego, że Omega broniła się bardzo umiejętnie. I skoro stworzyliśmy tę sytuację, no nie chciała nam wpaść. No czasami tak jest, że nie uda się strzelić tych sytuacji, mimo że się ma ich bardzo dużo, a czasami ma się 3 sytuacje i strzela się 3 bramki, tak? No zawodnicy tutaj pokazali, można powiedzieć, charakter, no bo do samego końca walczyli o 3 punkty. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Mecz obejrzało 1850 kibiców. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze.